Trójka młodych i krewkich kierowców z powiatu olkuskiego urządziła sobie pijackie przejażdżki po Sosinie. Najprawdopodobniej będzie to ich kosztować po 5000 zł kary. Na policję anonimowo zgłoszono, że nietrzeźwi kierowcy jeżdżą na terenie Sosiny. W miejscu, w którym spacerują rodziny z dziećmi, było to wyjątkowo niebezpieczne. Młodzi kierowcy spożywali alkohol na plaży, po czym na zmianę prowadzili pojazd. Pierwszy z nich, 20-letni mieszkaniec powiatu olkuskiego, w wydychanym powietrzu miał ponad 1 promil. Przyznał się, że kilkanaście metrów przejechał tym samochodem po terenie Sosiny. Z tym akurat w tym przypadku sprawa była jasna. Kilku świadków zeznało, że ta osoba tym samochodem kierowała. Dwóch pozostałych zatrzymanych to? W toku prowadzonych dalej czynności policjanci ustalili, że kilka minut wcześniej także tym samochodem na zmianę kierowało dwóch innych mężczyzn, młodych mężczyzn w wieku 17 i 21 lat, również mieszkańcy powiatu olkuskiego. Jeden z nich miał ponad 1 promil, drugi miał 1,5. Przepisy dotyczące ruchu drogowego dla takich występków mają specjalny taryfikator. Sąd prawie automatycznie wymierza im karę pozbawienia uprawnień do kierowania pojazdami oraz wymierza karę pieniężną w wysokości 5000 zł. Pierwszy kierowca, który został zatrzymany przez policjantów na miejscu, przyznał się do winy, poddał się dobrowolnie karze. W tym przypadku prokurator zastosował 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Otrzymał również świadczenia pieniężne w wysokości 5000 zł, a przede wszystkim zatrzymanie jego uprawnień na okres 3 lat. Pozostała dwójka jest w trakcie prowadzonych czynności, będą na chwilę obecną przesłuchani i będą im postawione zarzuty również z artykułu 178 paragraf 1 kodeksu karnego. Na pochwałę zasługuje postawa anonimowego informatora, który zgłosił ten proceder na policję. Możliwe, że dzięki takim interwencjom młodzi chłopcy nie wyrządzili prawdziwej tragedii.